Oto cykl mini porad, jak pokazać się w najlepszym świetle na zdjęciach. Nazywam się Gosia Jasińska i jestem fotografką z ponad 10-letnim doświadczeniem w marketingu. Chciałabym podzielić się z Tobą paroma trikami, jak najlepiej przygotować się do sesji zdjęciowej lub nagrań wideo. Pierwsza rzecz, którą należy zrobić, przygotowując się do sesji zdjęciowej, to oczywiście stylizacje. Gdy myślisz o stylizacjach, to w czym chciałabyś, żeby oglądali Cię Twoi klienci? Tak, żeby przekonać ich najbardziej do siebie. Jeśli już mniej więcej wiesz, jakie fasony ubrań założyć, jeśli znasz kolory, bo na przykład miałaś robioną analizę kolorystyczną i stylistka doradziła Ci, które kolory wybrać, to fantastycznie. Innym elementem, który warto wziąć pod uwagę, są archetypy marki. Archetypy pokazują również, które kolory pasują do naszego przekazu. Ja, pracując z moimi klientami, zawsze staram się bazować właśnie na archetypach. Mi osobiście archetypy dają takiego wiatru w żagle, pomagają po prostu obrać kurs, w którym kierunku idę w kwestii strategii mojej marki. Do każdego archetypu przypisane są kolory, dzięki którym nasza marka po prostu jest spójna. To też może być elementem, który weźmiesz pod uwagę, planując stylizację do sesji. Chociaż powiem Ci szczerze, że najważniejsze jest, żebyś czuła się wygodnie i komfortowo w ubraniach, w kolorach, które dobierasz. Tak więc te kolory, które mówi na przykład archetyp, mogą pojawiać się w innych elementach w Twoim przekazie, tak jak kolory czcionek, kolory tła i tym podobne. Tak więc biorąc to pod uwagę, zawsze miej taką małą rezerwę, że podstawą jest czuć się po prostu komfortowo i dobrze. Wybierając ubrania, zwróć uwagę na jakość tkaniny, żeby była jak najwyższa oczywiście, na fakturę, ale też również na wszelkie wzory. Koniecznie unikaj cienkich paseczków czy też krateczek, bo one tworzą na zdjęciach efekt mory. I to jest coś, co niestety nie da się zniwelować przy postprodukcji. To wszystko w tym filmiku z serii jak pokazać się w najlepszym świetle na zdjęciach. Zapraszam na kolejne.